Nie wiemy, co było pierwsze, jajko czy kura. Wiemy za to, jak zrobić skaczące jajko. Surowe jajo zalewamy 10% octem. Zmiany zachodzą praktycznie natychmiast. Na skorupce widać pęcherzyki gazu. To dwutlenek węgla. Co 2-3 godziny warto obserwować, jak ocet rozpuszcza wapienną skorupkę. Na powierzchni octu tworzy się brązowy korzuszek. To pozostałości po skorupce. Dla wrażliwych na zapachy prosta rada. Szklankę przykryjcie talerzykiem. Po 20 godzinach mamy mięciutkie, skaczące jajko. Błonka jest dość delikatna. Jeśli pęknie, to wypłynie białko i żółtko. Nie polecamy więc bardzo mocnego ściskania. Na początku dzieci nie chciały dotykać jajka. Te, które się zdecydowały, odkryły, że jajko jest milutkie w dotyku. Miłej zabawy!